Nowy rok, szczęść Boże, dzień dobry, słowo budzik, rok 2021. 2021? Zostawmy językoznawcom. Ważne, że jest dzień, ważne, że Bóg daje nam życie, ważne, że mamy słowo. I powiem coś jeszcze, ważne, że mamy siebie, no bo gdyby was nie było, to moje słowo byłoby bez sensu, no a z kolei to, że jesteście i oglądacie, to znaczy, że moje słowo też dla was coś znaczy. No więc dobra, jak żeśmy sobie już posłodzili i w szczególe, no to przejdźmy do konkretu, bo żeby ten rok był taki konkretny. Dziś nowy rok w liturgii domykamy Narodzenie Pańskie, kończy się oktawa Narodzenia Pańskiego i przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Maryję możemy nazywać Bogu Rodzicą, choć nie takie to oczywiste było w Kościele, zwłaszcza pod koniec IV wieku. I początek V. Ostatecznie ten tytuł został uznany przez Kościół. To Sobór Efeski w 431 roku, gdyż Kościół doszedł jasno do rozpoznania tej prawdy, że Maryja no, przecież jest prawdziwie matką Jezusa, a Jezus jest kim? Jest Słowem wcielonym. Więc słuszne jest powiedzieć, że Maryja urodziła Syna Bożego, jest Bogu rodzicą, choć oczywiście jednocześnie jest tą, którą Bóg stworzył. Tak, no, to jest ta szczególna relacja Bóg a Maryja, Syn Boży a Maryja. Natomiast Matka Boża nie jest tylko i wyłącznie tą, która dała ciało Synowi Bożemu, ale prawdziwie jest Jego Matką, a ponieważ ten, którego urodziła, jest Synem Bożym, jest Bogiem, to możemy mówić Bogu Rodzica. I to w niczym nie narusza prawdy o jedyności Boga, o Trójcy Świętej i tak dalej. No i wychodzi mi wykład chyba, tak? Z teologii dogmatycznej. Miało być o słowie, no to już wracam. Czytamy dziś w Ewangelii, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. I chciałbym zwrócić uwagę na te dwie cechy, które wybrzmiewają z tego krótkiego fragmentu Ewangelii. Pierwsze to jest Maryja. Ucz się od matki, od Maryi, tego, by zachowywać sprawy w swoim sercu, by rozważać. Tak bardzo potrzebujemy ludzi kontemplacji. Wow, ale trudne słowo. Po prostu zadbaj o ciszę. Zadbaj o czas ze Słowem. Ja tu będę was bardzo, bardzo mocno w tym tak podkręcał, bo kluczem do zwycięstwa, kluczem do szczęśliwego życia jest właśnie nasze bycie z Panem, a to się dokonuje przez Słowo, to się dokonuje, gdy rozważamy Słowo, gdy medytujemy Słowo, gdy jesteśmy kontemplatykami, tak? A druga sprawa i drugi przykład to pasterze. Co robią pasterze? Wielbią i wysławiają Boga. No to już jest coś głośnego, tak? I to nie jest w sprzeczności z tą ciszą. Kiedy jest modlitwa ciszy, to rodzi się też ta modlitwa głośna, tak? I z głośnej modlitwy odkrywamy, że potrzebujemy ciszy. No i to tak właśnie, tak to właśnie działa. Tak winno rozgrywać się nasze życie duchowe. I tak sobie tu właśnie zapisałem na ten dzień dzisiejszy i na cały rok. Rozważaj Słowo i uwielbiaj Boga. I teraz popatrz, Maryja jest sama,
znaczy rozważa w sercu sama. A pasterze, no to mamy liczbę mnogą. Czyli potrzebujesz wspólnoty, potrzebujesz innych ludzi, żeby uwielbiać Boga. No to mamy program na cały rok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech Bóg Wam błogosławi, niech Bóg Was strzeże. Niech Bóg rozpromienia swoje oblicze nad Wami. Niech darzy Was swoją łaską. Niech Bóg odpowie na Twoje prośby. Niech Tobie będzie pełen miłości i miłosierdzia. Dzisiaj i przez cały rok. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, aleluja. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.